Dzisiaj testujemy bezprzewodowy odkurzacz niemieckiej marki Miele, która na rynku AGD uważana jest za Mercedesa. Najnowszy Triflex HX1 wyróżnia się nie tylko nietypową konstrukcją, ale też wyjątkowo szeroką szczotką i długim czasem pracy na baterii. Sprawdźmy więc, jakie są jego możliwości. Zaczniemy od krótkiego omówienia dostępnych konfiguracji. Do sklepów trafiły trzy warianty tego modelu, a każdy z nich jest na swój sposób unikatowy. Pierwszym z dostępnych wariantów jest Triflex HX1. To wersja podstawowa i najtańsza w kolorze białym. Ma zestaw podstawowych końcówek, elektroszczotkę bez oświetlenia LED i najprostszy filtr. Drugim z wariantów, który właśnie dostaliśmy do testów, jest Triflex HX1 Cadent Dock. Ten zestaw również posiada standardowe końcówki, ale do tego ma ulepszoną elektroszczotkę z diodami LED, lepszy filtr HEPA oraz dodatkową małą elektroszczotkę do sierści i kurzu. Trzecim z dostępnych wariantów jest Triflex HX1 Pro. To najdroższy pakiet, który zawiera elektroszczotkę z diodami LED, zestaw klasycznych końcówek, dodatkowy akumulator z własną ładowarką, dzięki czemu możemy odkurzać dwa razy dłużej, czyli w sumie przez 120 minut. Oprócz tego mamy tutaj filtr HEPA Lifetime, z kolei brak małej elektroszczotki do sierści. Teraz pora rzucić okiem na akcesoria, jakie otrzymujemy wraz z odkurzaczem Miele Triflex HX1. W naszym zestawie, poza oczywiście samym odkurzaczem, mamy mini elektroszczotkę do kanap, tapicerki czy zbierania sierści, klasyczną szczotkę do tapicerki, klasyczną szczotkę do kurzu, ssawkę szczelinową do zakamarków i uchwyt ścienny. Jedną z największych zalet odkurzacza Triflex HX1 jest bez wątpienia jego jakość wykonania. Jak przystało na markę premium, za jaką uważana jest Miele, mamy tutaj do czynienia z naprawdę wysokiej jakości komponentami użytymi do budowy tego odkurzacza, a także bardzo dobrym spasowaniem, dzięki czemu ten sprzęt powinien posłużyć nam na długie lata. Cechą wyróżniającą ten odkurzacz jest nietypowy design, który Miele nazywa 3 w 1. Przekłada się to na 3 tryby pracy. W trybie pierwszym, znanym jako komfortowy, silnik jest przesunięty na dół, jak w klasycznym odkurzaczu pionowym. W tym trybie obciążenie dla nadgarstka jest najmniejsze, a konstrukcja jest samostojąca, więc można postawić ją w dowolnej chwili i nie przewróci się pod własnym ciężarem. W trybie dużego zasięgu silnik jest przesunięty w stronę rękojeści, jak w odkurzaczach pistoletowych. W tym ustawieniu łatwiej wjechać pod stoliki, fotele czy szafki, bo zasięg czyszczenia względem ręki jest najdłuższy. W trybie kompaktowym z obudowy wyciągamy odkurzacz ręczny i czyścimy meble czy kanapy. W każdej chwili można także podpiąć elektroszczotkę i mini elektroszczotkę. Podczas użytkowania odkurzacza warto zwrócić uwagę na łatwość w jego prowadzeniu. Główna szczotka jest na elastycznym przegubie, więc odkurzacz można łatwo złamać, by wjechać w nim pod łóżko czy fotel. Można także zmienić tryb pracy tak, żeby na przykład odciążyć nadgarstek. Sporym ułatwieniem w codziennej pracy jest wymienny akumulator. Dodatkowy w zestawie ma tylko wersja Pro, a w pozostałych można dokupić go osobno. Jeden akumulator ma 7 ogniw i dostarczany jest przez niemieckiego producenta Warta. Mając więcej niż jeden akumulator, w czasie odkurzania można go bez problemu wymienić, jak w wypadku elektronarzędzi. Odkurzacz Miele Triflex HX1 charakteryzuje się bardzo dużą skutecznością odkurzania dzięki zastosowaniu przez producenta trójstopniowego systemu filtracji. Powietrze z zanieczyszczeniami dociera w nim do przeźroczystego pojemnika na kurz i jest filtrowane przez filtr wstępny. Dzięki technologii monocyklonu duże zanieczyszczenia oddzielane są od drobnego pyłu. Większe zanieczyszczenia natomiast opadają na dno pojemnika, a drobny kurz osadza się na wewnętrznym filtrze drobnego pyłu. Następnie powietrze przechodzi przez filtr wylotowy i wraca z powrotem do pomieszczenia. Skuteczność takiego filtrowania to aż 99,98% dla modelu podstawowego i blisko 100% dla pozostałych modeli. Dołączone do testowanego zestawu dwie elektroszczotki, duża i mała, pozwalają sprawnie zbierać zabrudzenia, bo mają obrotowe wałki, które poruszają się niezależnie od siły ssania odkurzacza. Sporą pomocą w odkurzaniu są wbudowane diody, które oświetlają powierzchnię przed odkurzaczem, więc łatwiej zobaczyć,
niektóre fragmenty trzeba odkurzyć intensywniej. Duża elektroszczotka jest najszersza na rynku, ma 28 cm szerokości i funkcję wykrywania dywanów. Przechodzi wówczas automatycznie na wyższe obroty. Miele Triflex HX1 może pochwalić się bardzo wydajną baterią, która pozwala na odkurzanie nawet do 60 minut na najniższym biegu bez elektroszczotki lub do 120 minut w wypadku wersji Pro z dwoma akumulatorami. W praktyce więc na jednym akumulatorze można odkurzyć 125 m2 twardych podłóg. W trybie Max, w którym silnik chodzi na najwyższych obrotach, bateria wytrzyma około 20 minut. Odkurzacz może pochwalić się także bardzo przemyślanym systemem opróżniania pojemnika na nieczystości. Wystarczy bowiem lekki obrót, by otworzyć pojemnik. Wieko otwiera się w dół, dzięki czemu zanieczyszczenia wpadają bezpośrednio do kosza i użytkownik nie ma kontaktu z kurzem. Pojemność tego pojemnika to około 0,5 litra, a w razie potrzeby można go czyścić wodą i łagodnym środkiem czyszczącym. Podsumowując, odkurzacz Miele Triflex HX1 zrobił na nas naprawdę dobre wrażenie. Najkrócej rzecz ujmując, bardzo fajnie się nim odkurza, ale warto zwrócić uwagę na tym, że ma mnóstwo różnorodnych końcówek, długo trzyma na baterii i po prostu jest bardzo wygodny w obsłudze. Nie jest to może sprzęt tani, bowiem w zależności od konfiguracji musimy za niego zapłacić od 2 do 3 tysięcy złotych, ale trzeba przyznać, że jest to sprzęt jak najbardziej na lata.